Pamiętacie, moi widzowie, mój pomysł na biznes Boży odnośnie ściągania kasy z frajerów, którzy wyprzedzają na liniach podwójnych, przekraczają prędkość i tak dalej. No i właśnie wyprzedził mnie cysterna, wyprzedziłem cysterna za ADR-em. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, to powiem, że ADR to jest takie oznaczenie na materiały niebezpieczne. I tutaj odszkodowanie by było potężne, jakbym nagrał. A jak widzicie, no nie mam jeszcze, nie kupiłem kamery takiej porządnej, ale już wybrałem. To będzie Garmin 57. I taką kamerą będę nagrywał i będę frajerów kroił za to, że narażają moje życie, wyprzedzając mnie w bardzo niebezpiecznych miejscach, między innymi cysternami, w których są materiały łatwopalne i tak dalej. Także tutaj to się na 5000 kary dla mnie by nie skończyło, tylko na więcej. Na pewno temu, dla tego kogoś prawo jazdy jest więcej warte niż 10 tysięcy. Dla spedycji również. Dlatego nie będzie miał wyboru, tylko będzie musiał zapłacić po prostu. I dlatego namawiam was wszystkich, nagrywajcie tych frajerów, którzy w takich miejscach jak tu właśnie, o, wyprzedzają. A nie raz już widziałem i lewą stronę wyprzedzają. Patrzcie, lewą stroną, nie? Także później przejeżdżają tutaj przez te chodniki, próbują się ratować, żeby nie było czołowego zderzenia, i takie coś trzeba piętnować. Ale skoro już piętnujemy, to miejmy z tego przynajmniej jakiś zysk finansowy, bo to też jest praca. Skoro należymy do ORMO i zgłaszamy takie czyny karne, takie wykroczenia, to też musimy mieć z tego jakąś dolę. Dlatego to po prostu kosztuje. Trzeba dla nas za to zapłacić.